Siemano widzowie, witam was, kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Możecie zostawić lajka na sam dobry początek. My kontynuujemy sobie naszą przygodę krew i wino. Słuchajcie, a propos wina, przed nami misja awantura o wino. Musimy udać się na miejsce, w którym odbędzie się audiencja, a misja, opis misji brzmi tak. Przygotowując ogłoszenia na jednej z tablic w Tusson, Geralt natknął się na wezwanie książęcego urzędnika poszukującego pomocy wagabundów, błędnych rycerzy lub najemników. Choć nie zapowiadało się na to na wiedźmińską robotę, Geralt i tak postanowił sprawdzić, co może się kryć za tym tajemniczym ogłoszeniem. I słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Dzisiaj mam niestety, nagrywam dwa odcinki dziennie, nieważne czy to dobry dzień, czy zły dzień, czy mnie coś boli, czy nie. No i dzisiaj niestety mam aftę w buzi, także jeżeli dzisiaj naprawdę bym se plenił, to przepraszam, ale dzisiaj mam przynajmniej wytłumaczenie. Mam nadzieję, że mi wybaczycie chwilową niedyspozycję, no ale odcinek trzeba nagrać, wiadomo, dla widza. O Bo potem, nie, jakbym nie, nagrywał moja 6 rodzina odcinków pod zajmuje rząd, się to... winiarstwem od 4 pokoleń. Ta, z tego co widać, z marnym skutkiem. I to właśnie dlatego to mnie, a nie jemu, powinien pan sprzedać Belgard. Jako urzędnik działam w imieniu księstwa, a Belgard jest teraz własnością Skarbu Państwa. Osobistym życzeniem ministra skarbu jest, aby Belgard trafiła w ręce odpowiedzialnego zarządcy. A o ile mi wiadomo, oboje macie problemy w swoich posiadłościach. Zatem dopóki się z nimi nie uporacie, o sprzedaży Belgard nie może być mowy. Zatem może do Wiedźmina to sprzeda. Że pewnie by to kosztowało 40 No i tysięcy. co? Zadowolony jesteś? Wszystko przez ciebie. Przeze mnie jesteś obłąkana, dziewczyno. Ludzie, ludziska, słuchajcie! Ogłasza się, że Matylda de Vermentino to przeklęta wariatka! Ale tam nikogo nie ma. Nie wygląda mi na przeklętą. Raczej na bardzo, bardzo wściekłą. Musiałeś jej się nieźle narazić. Ta? A ty co za jeden? Znawca kobiet? Ta. Więcej. Koneser. O, to widzę, że się dogadamy. Ty, a powiedz mi, te miecze, to tak Koneser. nosisz od parady, czy używasz ich czasem? To narzędzie pracy. Jestem Wiedźminem. A nie szukasz może pracy? Bo widzisz, sprawa jest taka, że chcę kupić winnicę Belgard, ale ten urzędniczyna jej nie sprzeda, dopóki będę miał problemy u siebie w koronacie. To zależy. Przede wszystkim od rodzaju problemów. Generalnie nie jest dobrze. W Zielniku zalęgły się jakieś potwory. Mój nadzorca zaginął razem z całym transportem wina. Ktoś porwał zielarkę. Sporo tych nieszczęść, jak na jedną winnicę. Moim zdaniem to sprawka tej małej. Matyldy znaczy. Ma słodką buźkę, ale charakterek diablicy. No to jak? Pomożesz mi? O, porozmawiajmy o Mógłbym się nagrodzie. tym zająć, ale nie za darmo. Ma się rozumieć. Jaka jest twoja stawka? Oj, wygląda mi na porządnego chłopa. No i porządnie też płaci. 1000, kurczę, 980. On chce bardzo tą winnicę. Na tyle mnie nie stać. Kurczę. Dobra, 9 stówek. 917. No nie, może jestem w potrzebie, ale nie dam się ograbić. Kurczę, szkoda. Ale i tak ci pomogę. Brzmi jak robota dla Wiedźmina. Nawet Dobrze, za 5 pomogę ci. stówek. Chociaż mogliśmy Dziękuję. 2 stówy tu stargować. Jestem naprawdę wdzięczny. Byłem zbyt greedy. Moja winnica leży na wschód stąd. Na pewno trafisz. A teraz wybacz, ale muszę pogadać z urzędnikiem. Może coś jeszcze wskuram? A my pewnie byśmy sobie pogadali z Matyldą, bo nas zaczepi. No, tak rzymczył właśnie. Pewnie tam też ona ma robotę. Może drożej będzie. Jesteś Wiedźminem, prawda? Słyszałam, jak rozmawiałeś z tym durniem Liamem. Koszmarny typ. Tacy są najgorsi.
Zawadiackie spojrzenie, gęba jak u elfiego półboga, a w sercu sama podłość. Zresztą nieważne. Zaczepiłam cię, bo tak się składa, że też chcę kupić Belgard, ale w mojej winnicy Vermentino nie dzieje się ostatnio najlepiej. Co za niezwykły zbieg okoliczności. Żaden tam zbieg okoliczności. Po prostu jestem pewna, że to Liam podkłada mi świnie. W tajemniczych okolicznościach zaginęli moi pracownicy. Bednarz i Kowal. Na przecince zalęgły się jakieś krwiożercze rośliny. Na Pawim Stoku też jest jakoś niespokojnie. Mogłabym długo wymieniać. Ale rzecz w tym, że jeśli nie uporam się z problemami w Vermentino, nie mam najmniejszych szans na odkupienie Belgardu. Mógłbyś mi pomóc w pierwszej kolejności? Płacę więcej niż Liam. Porozmawiajmy o nagrodzie. Może tutaj mi lepiej wyjdzie. No to myślę, że jest 9 stówek. 940. Przykro mi. Kurwa. Dobra, 8 stówek. Tak coś czuję, że wkrótce się dogadamy. 780. No dobrze, niech będzie. No to faktycznie płaci więcej. No to spróbuję ci pomóc. Mogę ci pomóc. Albo chociaż spróbować. Wspaniale. Nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. Moja winnica jest na zachód stąd. Kurde, chyba pomógłbym temu ziomkowi, bo to tak w sumie... Zaraz mu dupę miotkiem wysmarują. Gdybyś mnie szukał, będę tutaj. Muszę dopilnować, żeby Liam nie wykręcił mi jakiegoś numeru za plecami. Jasne. Bywaj. Bo ten Liam to zagadał do nas pierwszy, więc w sumie to tak chyba nie wypada, żeby takie rzeczy robić. A jak zakończona awantura o wino? Awantura o wina Koronata. Znaczy mamy nowe zadanie i mamy też Vermentino. Czekaj, Koronata to była ta laska, tak? Wino to ważna rzecz, ale każdy wie, ale wino w Toussaint to rzecz święta. Liam de Coronata, Matilda Vermentino. Czyli ta laska to jest Vermentino. No i chyba jej by pomógł, skoro płaci więcej w sumie. Albo temu ziomkowi. Kurde, chyba temu ziomkowi bym chyba... Masz jakieś nowe wieści? Chyba pomógł. Ta winnica, Belgard. Generalnie tak się zobowiązaliśmy. Ech, od razu widać, że nie jesteś stąd. Zanim hrabia Crespi nie został zamordowany przez bestię, Belgard należała właśnie do niego. Jako majętny i wpływowy człowiek doprowadził ją do rozkwitu. Sprowadził rzadkie gatunki winorośli. Zatrudnił wykwalifikowanych pracowników. Nie wdając się w zbędne szczegóły, połączenie Belgardu z którąkolwiek inną winnicą to gotowy przepis na sukces. Okej, to może ja ją kupię. Bywajcie. I wszystkich. Jeszcze im zasadzę, kurczę, sadzonki jakichś potworów, żeby ich wkurzały i sam kupię. Wybiję z interesu. Normalnie to bym pewnie tak zrobił, bym miał taką opcję. Brzmi kusząco, dobra. To albo Vermentino, albo ten ziomuś. Trzeba tutaj zdecydować. Wydaje mi się, że... Nie wiem, wydaje mi się, że... Kurde. Dobra, pomóżmy tej lasce, czyli Vermentino. Chociaż bardziej to nazwisko brzmi tak męsko. Matilda Vermentino. Dziwnie. Dobra, zaznaczmy sobie te miejsce i przede wszystkim najpierw bym się udał tam, gdzie mam najbliżej, powiedzmy, jakiś znaczek. No nie mam za bardzo nigdzie znaczka. Blisko. Podróży oczywiście. I w ogóle zauważyłem, że ostatnie te odcinki są jakieś takie mało energiczne. Jestem jakiś taki przymulony ostatnio, nie wiem co się dzieje. A to możliwe, że dlatego, że nagrywam odcinki albo jak już zrobiłem wszystko, co miałem zrobić i sobie już siedzę na chillu i sobie chilluję i gram w tą gierkę. Albo pewnie dlatego, że robię to często, jak nie mam nic do roboty takiego mega ważnego, to nagrywam te odcinki w momencie, kiedy jestem po treningu, także w obu tych przypadkach jestem całkiem mocno zmęczony. To my całkiem chyba dużo tłumaczyło. Co jeszcze można ciekawego powiedzieć? No, akurat gang był tak zwany.
Można powiedzieć, ładna pogoda i tego owego. Szkoda, że nie mogę na minimapie sobie zmieniać tych celów, do których ja idę, tylko muszę to zaznaczać tym beznadziejnym zielonym znacznikiem. Fajnie było, jakbym mógł po prostu najechać sobie na minimapę i tutaj zaznaczyć. Natomiast tam, gdzie są te wykrzykniki, to nie da się upolować tego znaczka misji. Wykrzyknik i znaki zapytania. Tam się za bardzo nie da upolować, żeby mi to zaznaczyło tam, gdzie ja chcę dokładnie biec. Dobra. Ludzie w opałach, o kurde. Bandyci! Miecz srebrny, miecz stalowy. No i cały czas mamy ten secik żmii. Nadal uważam, że ten secik jest niewyobrażalnie dobry, jeżeli chodzi o tusą, ponieważ no ma te odporności, jak powtarzam, od 4 odcinków odporności na zatrucia. Tutaj w tej kwestii się nic nie zmieniło. Zbieramy sobie pieniądze, miejmy nadzieję, że uzbieramy 4000 i zrobimy remont w mojej winnicy Corvo Bianco. Właściwie ratując tutaj ich winnicę, będę mógł zawdzięczam ci życie, naprawić swoją winnicę. Powiedz, jak cię zwą? Zwą mnie Geralt. Geralt z Rivii. Dzięki, Geralt. Widzisz, znowu nam chcieli zielarnię zdemolować. Pomyślałem sobie, wezmę młot i te szumowiny pogonię, ale wstyd i sromota. Za dużo ich było i nie dałem rady. Nie ma co Jęzora strzępić po próżnicy. Chodź ze mną do Vermentino. To ci może pancerz wyklepi, albo jakoś inaczej przy kowadle pomogę. Nie. Odwiedzę cię później, wariacie. Idź przodem. Dołączę jak. Vermentino to jest winnica, tak? No tak, my naprawiamy jakby, naprawiamy, staramy się uratować winnicę Vermentino. Czyli on po prostu udał się tam do środka. No złapiemy go, bo tutaj przy okazji mamy jeszcze jakieś ludzi do ratowania, dlatego sobie odpuściłem. Czyli to jest jakiś kowal i odblokowaliśmy po prostu jakiegoś kowala. Ona będzie mógł kuć albo naprawiać różne rzeczy. No pewnie nie jest to na tyle wybitny kowal, żebym korzystał z jego usług na co dzień. Aczkolwiek może ma coś ciekawego do kupienia, jakiś ciekawy schemacik, kto wie. Wejdźmy sobie na mapę i zaznaczmy drugie miejsce, do którego się mamy udać. Zresztą ono jest już zaznaczone, tutaj też jest jakiś znaczek zapytania. Kurczę, jak tak po drodze jest, to może byśmy odwiedzili w sumie. Taki jeden odcinek, bo to nie ma co, bo to są zazwyczaj mega nudne rzeczy. Po prostu napierdzielasz się z potworami i tyle. Skalny troll, nie wiedziałem, że w Tusą występują. No ale nie jest to jakieś mega interesujące te znaczki zapytania, chociaż czasem faktycznie jest to jakaś misja poboczna, co ciekawe, albo jakiś ciekawy dialog. No ale raczej rzadziej niż częściej, więc jeżeli chodzi o znaki zapytania, to jestem się tu udać tylko ze względu na pieniądze, które potencjalnie możemy zdobyć. A są nam one potrzebne, są tu jakieś sztaby, nie sztaby, coś ciekawego zawsze tutaj się znajdzie w tych znakach zapytania. A nawet jeżeli nie, to jakieś wątroby, coś tego, składniki rzemieślnicze też się przydadzą. Kawałek zapisanej szmaty, schematy, nowigradzkie korony, 300 zarobione. Jak chcecie, to sobie możecie przeczytać. Nie wiem, czy Domir blokowało jakieś zadanie? Nie, niekoniecznie. To było pewnie to był opis, co się stało z tym nieszczęśnikiem. Kurczę, ale mnie niestety tutaj warga boli, kiedy rozmawiam. To tutaj? O, to tutaj mam uratować ich miejsce. Sporo tu potworów macie, panowie. Całkiem wam się pokaźne statko tu zalęgło. Na szczęście one za dużo nie biją. Główny ich damage pochodzi tutaj z obrażeń właśnie trucizny. A my jesteśmy na to zajebiście odporni, więc elo, tam musi. Pik. Jest to jakiś kłopot. Nie wiem, czy nie powinienem najpierw w sumie niszczyć tych sadzonek, co on tutaj ma. A potem dopiero go zabijać, ale chyba niekoniecznie, bo on sobie zaraz nowe stworzy w sumie. Dobra, to pomijamy, bo to jest po prostu opuszczone miejsce i tutaj przyjdą jacyś ludzie. Miejsce się zaludni. Ja bym tutaj sobie jąknął wszystko, co tu mogę jąknąć. Znoszone skóry, to jest tylko syf, który mi zalega później w ekwipunkę, ja nie mam co z tym zrobić, szczerze mówiąc. Zastanawiałem, czy generalnie nie warto by było segregować tego, co ja podnoszę, czyli
Czyli na przykład jakieś, jak macie tutaj, o, tępy kilo w drabina i tak dalej. No to może by... To może by było tego. Warto tego nie brać i to selektować. Selektować? Selekcjonować? Selektować? No warto by było wybierać, co podnosimy, ale w sumie to by tyle czasu nam zajmowało, żebym na tym odcinku tylko kurczę... Tylko wybierał, co mamy podnieść przez pół odcinka. To się tak wydaje, że niby chwila, ale tak naprawdę... Sporo by to nam czasu zajęło. No i mam 400 metrów, bardzo długo. A nie mam tutaj gdzieś znacznika bliżej może? No nie ma, jest tylko tutaj, do jaskini. Ale to też bez sensu, bo... Bo z tej jaskini to przecież ja i tak muszę się tam udać. Jebać tą jaskinię. I ten w sensie znacznik, ten drogowskaz. Po prostu bezpośrednio musimy chyba lecieć do... Do znacznika. Nie, to w sumie 500 metrów to się wydaje mega dużo, a to szybko mija. Byle teren był dobry i nie był jakiś górzysty, jest gituwa. Kurde, ta zbroja zajebiście wygląda na Gerwardzie. No. Genialnie, możemy ją przefarbować na jakieś kolory, tak myślałem. Tylko nie wiem jeszcze na jaki, na żółty może? Nie wiem. Ale ta zielona to generalnie mi się fest podoba. Taka zwykła, basicowa zielona zbroja. Jakoś tak w miarę estetycznie wygląda. Ale możemy spróbować w sumie przefarbować. Czemu by nie? Weźmy, zapiszmy. I w sumie mamy tam chyba żółte. Żółtych barwników mamy dużo. 5 mamy. A pierdolniemy na żółto. Poka Gerwarda na żółto. Mogę na przykład miecze? Miecze nie mogę. Ale całą zbroję mogę. Jak wygląda Gerward? Dziwnie. Zdecydowanie. O ty kurwa, to co? Chodzę po wodzie. Zupełnie jak... Jak to? Jak nartnik. A ty myślałeś, że kto? Nieważne. Pewnie ci się wydawało, że już nic w życiu się nie zaskoczy, co? Błąd! Co tu się kurwa dzieje? Ścieżki przeznaczenia, poczekaj. Na tablicy ogłoszeń... Jak, na tablicy ogłoszeń w Tusonga Geralt znalazł tajemnicze zaproszenie na próby cnoty. Miałkowie chętni do poddania się próby charakteru mieli stawić się na wyspie na jeziorze. Ogłoszenie zaintrygowało Wiedźmina i nasz bohater postanowił sprawdzić. Nie mam zielonego pojęcia, o jakim ogłoszeniu mówisz. Ja tu sobie idę po prostu do misji i tak jakiś ziomuś. Witaj. Na środku wyspy. Nie wiesz, jakim cudem udaje mi się chodzić po wodzie? No pewnie, że wiem. Jak widzisz, mam tu swoją pustelnię od niepamiętnych czasów i powiem ci, że to jest specyficzne jezioro. Na czym polega jego specyficzność, poza tym, że można po nim chodzić? Na dnie jeziora spoczywa magiczny miecz. A ja jestem tym, który sprawuje nad nim pieczę. Miecza dosięgnąć może tylko ten, kto posiadł 5 cnót rycerskich. Z tymi moimi cnotami, to może lepiej bym nie przesadzał. No da, to chyba po mieczu niestety. Wiem, kim jesteś, Wiedźminie. Dowiodłeś już, że potrafisz okazywać współczucie. Jesteś człowiekiem honorowym. O czym przekonało się wielu. Czasem. Nie będąc zamożnym, potrafisz okazywać hojność. Na temat twojej waleczności krążą legendy. W swoim postępowaniu kierujesz się rozumem, co jest cechą ludzi mądrych. Dowiodłeś się, to ja, że cały ja. Cnót rycerskich nie jest ci obcych. To znaczy, że mogę podnieść miecz? To broń dla mistrzów. Musisz pokazać, na co cię stać. Walka odbędzie się na środku jeziora. Czy jesteś gotów? Kurde, jestem Wiedźminem. Zawsze jestem gotów. Mogę zaczynać w każdej chwili. A zatem dobądź miecza. A to z tobą będę walczył? O kurwa. Aha. Łe! dobra, może kartaszy mu pierdolniemy. Pierdziele te. On mi No, co się dzieje w ogóle? Ale piękna sceneria, patrzcie na to w tym zwolnionym tempie.
O kurde, zajebista w sumie. Dobra, czekajcie, trzeba to jakoś dobrze ogarnąć. Podejść go trzeba, podejść trochę. On się teleportuje, teleportuje i spory damage ma. O kurde, my w szoku. Co on robi? Dobra, na razie uciekamy, uciekamy od tego. Dobra, dojazd. O kurde, dojazd. O kurde. Ty. To jest ostatnia próba, pokaż co potrafisz. Dobra, masz dziadek. Trochę mu bijemy, zawsze to jakieś krwawienie wejdzie. My go nie mamy chyba zabić, no nie? Trzeba trochę uważać, bo ja zaraz przesadzę pewnie. O kurde. Dobra, ale dużo HP nie ma. Raczej powinniśmy sobie z nim poradzić. Tutaj jakieś krwawionko chyba fajne weszło. Dobra. Nie było to ciężkie. Dowiodłeś ponad wszelką wątpliwość, że jesteś godzien posiąść magiczny miecz. Kojarzyłem właśnie, że będzie taka scena tutaj i misja. A oto i twój no właśnie, ale coś kojarzyłem, że to będzie laska. Nie ziomo, no właśnie. Chciałem powiedzieć my to właśnie, się że... chyba znamy. Oczywiście, że się znamy. Pamiętasz? Pustelnik powiedział, że wie, kim jesteś. Pani... Jeziora. Tak, to ja. Noś ten miecz i nigdy nie zapominaj, że zdobyłeś go udowadniając, iż jesteś prawym człowiekiem, któremu przyświeca dobro. Ale kurwa, to rąsią po tej kolbie. Mam nadzieję, że tym razem go nie zgubisz. Czyli to jest jakieś nawiązanie do Wiedźmina 1. Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest laska. Kojarzyłem, że była taka misja, tylko było one związane z laską, a nie z ziomem. No a jednak. Może popływamy raz? O kurde. No i po magicznym jeziorku, a fajne było. Uaktualniono wpis o postaci. Pustelnik. Nowy wpis o postaci. Pani Jeziora. Chętnie bym sobie to przeczytał w sumie. Tam będzie pewnie napisane, kim jest Pani Jeziora generalnie. No i pewnie będzie opis, kiedy ją spotkaliśmy. Może jakieś tutaj dostaniemy delikatne tło tej całej misji. Tylko nie wiem, czy ja ją znajdę. Pod py powinna być, prawda? Powinna być też na samym początku, skoro to Pani Jeziora. Jest niby py? A to jest nie po kolei? Nie jest po kolei, to czemu nie ma Pani Jeziora? No, to chyba nie znajdę jednak. A jeszcze był też pustelnik, to też powinno być pod py. Priscilla, porządka. No i koniec. No, to dupa, nie znajdziemy niestety. W każdym razie coś czuję, że to jest nawiązanie do albo Wiedźmina 1, albo po prostu do jakichś książek. W każdym razie z tego co widzieliśmy, Gerward zna się tutaj z tą laseczką i chciałbym zobaczyć ten miecz, który dostaliśmy. Ten miecz, który dostaliśmy nazywa się Arondite. I to jest ten miecz. Jest to miecz dobry. O kurwa, zabicie wroga w pełni naładowanym mieczem? Każdy cios generuje ładunki? Pokaż to. O kurcze, to nie jest, widzę, normalny mieczyk. Może być on lepszy od mojego wiedźmińskiego cechu brzmi, chociaż niestety te wiedźmińskie rzeczy mają fajne boosty, jak na przykład szansa na zatrucie 20%, szansa na trafienie krytyczne. Kurcze, to są super, super buściki. Naprawdę, już kompletnie zapomniałem, gdzie miałem się udać. Tak mnie zcięło. Fajna to była misja. Podobała mi się. Przypadkiem na nią natrafiłem. No i mieliśmy wykonywać tę misję dla winnicy. Skliknijmy sobie, zaznaczmy na mapę i gdzieś tutaj powinienem widzieć... O, jesteśmy bardzo blisko w ogóle tej misji. No i elegancko. Miałem chyba bardziej się tam udać, w tamto miejsce, ale... No już trudno. Jesteśmy tutaj, to wykonujmy to. I chciałbym szybko przetestować ten miecz na jakimś wrogu. Miejmy nadzieję, że tam gdzie się udajemy, to spotkamy dużą ilość wrogów. To jest miecz srebrny, czy to jest miecz stalowy w sumie? To co dostałem, srebrny, prawda? A nie, stalowy.
Nie, srebrny, dobra, srebrny. To by były potwory, są potwory. F5. I co, paskudo? Idę cię dojechać, lamusie. Pik, pik, pokaż. O kurde, co się stało? A tu i coś się ładuje, ten mięs. Mam jakieś trzy naładowania czegoś. To jakiś wyjątkowy bardzo mięs. I podobno Gerwart go zgubił, czy już go miał wcześniej. Nie wiem, że tylko jeden potwór był. Po zabawie? Po zabawie, widzę. Kurde, szkoda w sumie. List do ukochanej. Moja ukochana Melanie. Piszę do ciebie ten list. Dobra, spędzę tu jakiś czas, bla 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 bla. Nic ciekawego, ale piesio zajebisty. Dobra, chciałbym pozbierać, co tu jest do pozbierania. O, straszny syf i generalnie to w sumie dużo waży, te wszystkie sztaby i tak dalej. Sztaby są super generalnie. No tylko te drabiny bardziej w sumie. Drabiny, jakieś kilofy i tak dalej, to jest kompletnie beznadziejne. Sprzedam to za jakieś dosłownie grosze i grosze też niestety. Groszy niestety to nie waży. Waży całkiem sporo. Ile mam już ekwipunku? Kilogramów 162. Zdecydowanie zbyt dużo. Czeka nas daleka podróż. 600 metrów. Chyba, że płotka będzie szybka. Szkoda, że nie można jakoś zwiększyć szybkości płotki. Można zwiększyć jej jakby... zwiększyć jej wytrzymałość, zwiększyć jej poziom, próg poziomu paniki. Możemy zwiększyć jej ładowność, ale nie możemy jej niestety przyspieszyć. A szkoda. W sumie to by było fajne. Jest nasz... w tle mamy nasz posąg, który zbudowaliśmy. Lebiody. W sumie sporo jest tych wyznawców tego lebiody. Tak tam się bije nawet z bandziorami i się biłem, kiedy robiłem poszukiwania tutaj tych wiedźmińskich szkół, to często oni krzyczeli na lebiodę, dla lebiody, zginę dla lebiody i coś tam, coś tam. Czy nie wiem, czy my dobrze w sumie, że pomogliśmy w budowaniu tego pomnika. To mam wrażenie, że sami kurczę bandyci wierzą w tego lebiodę. Dobra, może będziemy mieli okazję stestować naszą nową broń. W końcu się naładuje. Wygląda na to, że jest tu trochę więcej potworów niż 3. Niż 2, niż 1. Kurwa, co ja gadam. Niż 1 jak wcześniej. I też damage ma spory mega. Chyba. Ale nie no, to się coś nie ładuje mi ten mięż. Nie mam okazji się naładować, bo niestety zadaje za duży damage. 4 naładowania? To zaraz znika to naładowanie, czy co? Czy jakby to już było naładowane i ja po prostu użyłem ciosu i nie zwróciłem na to uwagi? Mogło tak być, że po prostu to się wyładowało. Ja nawet nie zwróciłem na to uwagi, ani nie było jakiejś super animacji związanej z tym. Zaczekaj, każdy cios generuje ładunki zwiększające obrażenia miecza o 10%. Ładunki można stracić z czasem lub otrzymując obrażenia. Pełni naładowany miecz zawsze zadaje obrażenia krytyczne. Ty, 10%? O kurwa, to jest bardzo dobry miecz. Zabicie wroga w pełni naładowanym mieczem rozładowuje miecz i trwale zwiększa obrażenie broni. Obrażenie zwiększone o maksymalnie 20 rośnie wraz z poziomem Geralda. Co to jest grane, chłopie? Co to jest za miecz powalony jakiś? Przeczytaj. List i klucz w takim miejscu. Przeczytaj te rozkazy uważnie, bo nie będę tolerował pomyłki. Staw się jutro o umówionym miejscu i odbierz kolejną porcję sazonek. Trzeba zintensyfikować akcję zarażania winnicy Vermentino, tylko się nie spóźni, bo będzie czekać też ekipa z drugiej winnicy. PS, nie zapomnij klucza. Ewidentnie ktoś sabotuje działalność Vermentino, ale z tego wygląda na to, że zabił go Arhesmor. Może z czasem dowiem się więcej. No i niestety zabijam też ludzi niewinnych przy okazji. Także niedobrze. Jeszcze jakby sabotowali. Sabotaż to jedno, ale tutaj niewinni ludzie giną. Niepotrzebnie zupełnie. Pióra pawia, nawet nie wiedziałem, że istnieje taki przedmiot. Ale za to my możemy ich okraść. Czy nie? A nie, to do zbadania jest, chłop. To też nie wiem, co to było to na M. Pierwszy raz widzę taki kruszec, czy co to tam było.
Dobra, kolejne 400 metrów. Kurczę, rozległa ta winnica. To jest wszystko tereny winnicy. Całkiem spore. Mogę odbyć szybką podróż, tak zwaną. Bez badania problemów daj możliwość przejęcia winnicy albo uporaj się z kłopotami Liama i kontynuuj śledztwo. O kurde, ale misję mi dali. Czy teraz bym musiał awantura o wino i tutaj zacząć badanie, co się dzieje, tak? No dobra, no chyba nie mam wyboru, tylko to będzie chodzenie i chodzenie chyba, co? I odsiekryńcy. No to się trochę nabiegam, no ale wydaje mi się, że to może być dość interesujący wątek, więc to zrobimy. Co ja czuję, że oni sobie nie sabotażują wzajemnie tych winnic, tylko jeszcze ktoś inny im to wszystko sabotażuje i nakręca ich na siebie. Takie moje przyczucie, nie pamiętam finału tej akcji, ale tak mi się wydaje, że tak było. Znaczy nie wydaje mi się właśnie, że tak było. Wydaje mi się, że tak jest. Aczkolwiek nie pamiętam, czy tak było. Nie wiem, czy to zdanie, które powiedziałem, ma sens. Może znajdziemy jakieś nowe notatki. Kurde, to w takim razie zajebisty jest ten miecz. I warto jest generalnie zabijać postacie, jak będą miały tego. Jak będzie w pełni naładowany miecz. Chociaż szczerze mówiąc, jak ja po trzech ciosach mam 30% zwiększone obrażenia, to ciężko będzie chyba naładować ten miecz. Teraz będę zabijał potwory szybciutko. Dobra, tutaj oczywiście skipujemy. Czekamy na ludziów. Popodnośmy, co tutaj zostało. Rozdupcone? Czy rozdupcone? Co tutaj leży w ich skrzynkach? Tutaj ktoś jest martwy. List ostemplowanych herbem Liama. Bogdanie, trzeba poświęcić szczególne środki ostrożności. Wciąż nie wiemy, skąd biorą się te olbrzymie pasożyty, więc wystaw dodatkowe straże. Dodatkowo przy końcu tygodnia mogę się zgłosić do kuchni na dworze. Wiem, że ludzie się boją i nie chcą pracować. No chyba logiczne, skoro kurwa wielkie potwory ich atakują. Dziwny w ogóle ten potwór taki. Znaczy niby pasuje w sumie, ale tak. Tak trochę nie pasuje, jakby z innego świata. Znaczy ja wiem, że to wszystkie potwory to są z innego świata generalnie, na tym to polega. Że tutaj na początku była koniunkcja sfer i te wszystkie światy się pomieszały, dlatego w tym świecie zalęgły się potwory. Ale nie wiem, jakieś akurat takie rośliny to bardzo dziwne to. Dobra, mamy dwa potwory. Spróbujemy naładować i nie dostać obrażeń, ale to jest kurczę za ciężkie, bo one plują. I to mi się resetuje nawet jak plujną chyba na mnie. Mimo tego, że nie dostanę obrażeń, to mi się zresetuje. Tam było bardzo ostrożnie to zrobić. Najłatwiej by było to naładować w sumie na tych. Na kolesi. I w sumie wtedy mieczem srebrnym im zabić. Jakby mieli już mało HP. Mi się wydaje, że na ziomków. Na potwory są dość mocne. Ziomków to można sparować i jest łatwo. Jakichś bandytów. Ruda srebra. Co tu jest? Rana nie była śmiertelna, ale wykrwawił się. Rozkazy. Przeczytaj. Co my tu mamy? Jeśli ten tym list nie mógł się tu znaleźć przypadkowo. Jeśli tym razem skrewisz, to zedrę ci z dupy skórę. Odbierz jutro z wylęgarni pod Teshamutną kolejną porcję sazonek. Trzeba zarazić w koronacie kolejne miejsce, tylko się nie spóźnij. Ciekawe. Z tej notatki, z tego co znalazłem wcześniej, wynika, że za kłopotami winnic stoi ktoś trzeci. No. Muszę znaleźć miejsce, o którym mowa w listach. Założę się, że za drzwiami, które otwiera ten klucz, znajdę coś bardzo interesującego. O kurde, przekonał mnie. Znajdź miejsce, o którym mowa w liście. A co jakbym teraz poszedł na przykład awanturę o wino? Poinformuj Matyldę o rozwiązaniu problemów. Okej, pozbądź się problemów w winnicy. Dobra, wykonajmy to awantura o wino, nieczysta gra, albo to koronata w sumie, bo tu są blisko te misje. One są oddalone 200 metrów od siebie, także zróbmy te. Pozbądźmy się tych problemów. To może jeszcze się czegoś dowiemy, a jak nie, to może nam zapłaci przynajmniej za pozbycie się tutaj sadzonych z ich pól i tak dalej, potworów. W sumie to powalone, bo ludzie
pewnym momencie zaczną kontrolować te potwory. W sensie kontrolować nigdy właśnie nie zaczną, ale spróbują kontrolować pewnie te potwory i wykorzystywać na wojnach i tak dalej. Szybko się tutaj może jeszcze bardziej zepsuć ten świat wiedźmiński. Znaczy uważaj, żeby nie dostawać damage od tych troli. O kurde. No i dostałem damage od razu po tych słowach. Na szczęście one są w miarę wolne. To jest zdziczały skalny. O kurwa, ła. A mi cepa jedną. O! Trzeba mieć dobry refleks. Tego bika. Dobrą klawiaturę by się też przydało mieć, ja mam niestety taką średnią, w sensie ona bardzo dobrze mi służy, ale to nie jest taka gamingowa. I chyba udało mi się zabić naładowanym mieczem, wydaje mi się, potwora. I zwiększyły mi się obrażenia? Jest, zwiększone obrażenia o 2. Powalony ten mieczyk, bardzo fajny. Będziemy z nim śmigać. List kolejny, właśnie. Przestań się gryźć i mieć wyrzuty sumienia. Jan Koronata prawie nic ci nie płaci, a ty masz rodzinę na utrzymaniu, dlatego rób co mówię. Załaduj na wóz beczki z tym nowym korzennym winem i nocą po cichutku wyjedź z posiadłości. Ruszaj na północny zachód, a jak przejedziesz strumień, będą na ciebie czekali ludzie, którym przekażesz beczki. Pieniądze nie śmierdzą. To jest jakieś, co to kurwa jest znowu? Poszukiwanie, dobra, stop. Zróbmy na początku misje związane z winnicami, awanturę o wino. Jeszcze jedna lokalizacja jest tylko do posprzątania. Tutaj jest jakiś potworów czy tam ludzi. A my byliśmy koło tej lokalizacji chyba. Dobra, idźmy tam, wykonajmy to i poszukamy, kto tam sabotażuje, nie? Tych ziomków. Kurde, gardło mnie też strasznie boli. Wczoraj prowadziłem streama chyba z 7 godzin. Jestem nieprzyzwyczajony do tego. Całkiem dużo gadałem, chociaż graliśmy sobie w Jump Kanga. Czyli Skaczący Król. Generalnie ta gra jest powalona. O ile pierwsza część tutaj została złamana w pół w 16 godzin, jakoś te 16 godzin bardzo szybko dla mnie minęło. To znaczy skakałem po prostu, przechodziłem i tak jakoś kurczę. Okazało się, że jestem na górze i... Jelo, gierka złamana w pół. Obóz został porzucony, ale widać, że niektóre zniszczenia są świeże. Chyba przyszedłem za późno. Co to jest? Rozejrzę się. Tak, tak, rozejrzę się. Zdecydowanie, to jakieś fajne rzeczy są, ale nawet nie wiem, co to jest. To jest jakaś misja też do wykonania? Możliwe. Jest! Równowaga w przyrodzie, dobra. Tutaj widzę, mam drogowskaz, będę tu kiedy indziej. No idźmy wykonać po kolei to, bo się zaraz pogubimy. Jeszcze miałem historię do opowiedzenia. To słuchajcie, powiem wam tak. 8 godzin nie wyszedłem z pierwszej lokalizacji w Jump Kingu, nie? Jest 8 godzin, jesteśmy w gierce, jestem na samiutkim kurczę początku. Powiem wam, dodatek jest naprawdę przewalony, jeżeli chodzi o tutaj poziom, jaki musisz prezentować sobą. Jest naprawdę mocny, mocny dodatek i bardzo ciężki ten dodatek jest. Ludzie! Pewnie, że ratuje. Nawet mieczem srebrnym. Żebym sobie nabił ten miecz srebrny i mu im tak pierdolną i żebym zwiększył obrażenia sobie. To na ludzi jest łatwiej. Pyk, pyk. Kurczę, a ile mam tych ładunków? 10, tak? Czyli teraz jak mam naładowany mieczyk, to gituwa jest. Tylko ja im teraz nic nie zadaję, poczekaj, igni. O, coś takiego. Dobra, chyba chciałbym ich zabić tym mieczem srebrnym, bo z tego fajne obrażenka sobie. O kurwa. Większe. Jaskółeczka. Kurczę, nie, no ich nawet srebrnym mieczem pokonam. To są takie boby, ci bandyci. No ludzie tu nie są trudni w tej gierce. Zajebiście akurat, jeżeli chodzi o to. Skupmy się na jednym gościu. Tu możemy kontrę wykonać. O kurde. Oj, wyszło. I zwiększone obrażenia? Pokaż. Tak jest, o 4, pyk. Dobra, i teraz kolejne naładowanko. Jeden, pyk, pyk, pyk. Oj kurczę. Trzeba naładować miecza. O, widzicie? Krzyczą o lebiodzie znowu, ci też. 8, 10. Teraz kontra jakąś dobrą wykonać. Pyk.
i obrażonka zwiększone, pobrudzony list. Dzięki ci, zacny kawalerze. Zapuściłam się na północ w poszukiwaniu ziół do nowego rodzaju wina, aż to nagle... Spokojnie, już po wszystkim. Te huncwoty porwały mnie pewnie dla okupu, a znając problemy pana Liama, i tak nie miałby czym za mnie zapłacić. No, ale dzięki tobie już po wszystkim. Jeśli potrzebujesz jakichś ziół, to w Koronacie mam duże zapasy. Odprowadzisz mnie? Dasz sobie radę. Muszę się tutaj jeszcze rozejrzeć. Zajrzę do ciebie, gdy będę gdzieś w pobliżu. Będę czekać. No. Tak wyglądasz na taką, co będzie na Gerwarta czekać. Pozbierajmy, co tutaj mamy do pozbierania, bo to jakieś listy były, pobrudzony list. Krótko i na temat, macie porwać zielarkę Liama, żeby nie pozwolić mu dokończyć produkcji nowego wina. Nie tykać dziewuchy, póki nie przyśle nowych poleceń. Nie spieprzcie tego głąby kapuściane. O kurde, jakie wzwiska. Te huncwoty porwały mnie. Myślę, że jakby ktoś mnie porwał, to bym go nie nazwał huncwotem. Tylko tak bardziej dosadnie, że tak powiem. Dobra, czy my tędy... O kurde, wyjdziemy? Ty, wyjdziemy jak ja... Oj, teraz to ja chyba w ogóle nie wyjdę stąd. No, wyjdę. Chociaż tam może być coś ciekawego. Nie, no muszę zajrzeć, no moja ciekawość jest zbyt duża, no jak zwykle. Mam tu gdzieś biały miód pod T. Na szczęście nie musimy klikać ekwipunku i tak dalej. No i teraz pewnie nie wyskoczę. Dobra. Nie wiem, czy czasem nie jest dźwięk za głośny, jak ja jestem w trakcie walki. Takie mam wrażenie, że może być generalnie troszeczkę głośno, kiedy walczymy. Może mnie słabo być słychać. Na pewno przy okazji następnej walki zaraz to ogarnę. I przy okazji, jak będzie następna walka, to sobie stestujemy, czy wszystko jest w porządku. Na razie to ja bym się udał i zobaczył, znalazł to miejsce, o którym jest tutaj mowa w tych listach. Mam je ładnie zaznaczone na mapie, jest bardzo daleko w ogóle, to gdzieś, o kurwa, gdzieś na skraju wszystkiego. Z ostatni widzę tutaj budynek na mapie. No, może być ciekawy za to. Więc chodźmy do wioski. Dobra, 400 metrów, mamy 500 metrów właściwie do tamtej miejscowej, do której mamy się udać. A uznałem, że odtrzymię, bo może coś ciekawego nas po drodze spotka, albo chcecie zobaczyć w sumie co to... Jak wyglądać będzie ta podróż, bo jesteśmy na totalnym skraju jakiejś mapy. Więc mogą być tu całkiem ciekawe lokalizacje, które nie będziemy mieli okazji już nigdy odwiedzić, bo tutaj praktycznie nic nie ma. Nie ma tu żadnych budynków, oprócz tego jednego budynku, do którego się udajemy. I ten budynek, do którego się udajemy, to jest chyba właśnie ta wieża tutaj, prawda? Tak mi się wydaje. Tam był jedyny budynek na minimapie, na mapie w okolicy i to też jest jedyny budynek w okolicy. Chociaż niekoniecznie. O kurde. No dobra. Ty, to ciekaw jestem, co jest w tym zamku. Ja bym sobie tak na ten zamek tak o najechał. Nie, wyłaź. A czemu to... Tu się kolory jakoś dziwnie zmieniałem. Co jest grane? Tu jest ładnie? Tu jest brzydko. Ja tak nagle wszystko smutniej się robi. Co jest grane? Chyba, że słońce mi jakoś pod odpowiednim kątem świeci i po prostu mnie razi. Dobra, tam jest ten zamek. Ja bym się zobaczył tutaj na mapie. A, to jest tutaj ten zamek wielki. No to jeszcze chyba będę miał tutaj okazję to jednak odwiedzić, bo tutaj mam jakieś misje. Rycerz do wynajęcia. Dobra, poszukajmy, co tu się wydarzyło w tej miejscowie. Chciałem wejść do środka? Niekoniecznie. Znajdź miejsce, no a, czyli tu jest ta jakby kryjówka tych bandytów prawdopodobnie. Musimy znaleźć wejście do ich tutaj składu. No wygląda na to, że tutaj jest ten magazynek. Będą tu przeciwnicy? No zdziwiłbym się, szczerze mówiąc, jakby nie byli. Ale na razie nic nie widzę. Słyszę, że coś się pali. Ktoś musiał w sumie to ognisko tutaj zapalić. Mogę biegać? Mogę biegać.
O kurde, jakieś diamenty tam były. O kurde. Oj, chyba im się też wymskło spod kontroli, kurwa, te sodogi. Dobra. Unikać obrażeń, żeby nie dostawać. Zabijmy potwora, jak będziemy naładowani, cyk. To jest też powalone, że generalnie jak jesteśmy naładowani, to zadajemy 100% obrażeń więcej. 100%. A. Sadzonki archesporów. Co za degenerat hoduje coś takiego. Powinienem je spalić, zanim się rozprzestrzenią. No dobra. Może sprzedamy. Więcej roboty, trzeba myśleć, kurczę. Jak Wiedźmin, sami powinniśmy takie kurwa sadzić. Żebyśmy mieli więcej pracy. Arkusz inwentaryzacyjny. Miejsce przeprowadzania inwentaryzacji, wylęgarnia archesporów osowatych alias hodowla pieczarek. Przedmiot inwentaryzacji bulwy, ilość bulw 6. Zmiana w stosunku do ostatniej, przetransportowana do winnicy, dopisane na marginesie. Ważne, niektóre bulwy są zbyt dojrzałe, by je bezpiecznie transportować. Należy spalić te sadzonki, w innym przypadku wyklują się w wylęgarni. Z tego listu wynika, że za sabotażami w winnicach stał hrabia Crespi. Muszę o tym powiedzieć Matyldzie i Liamowi. O kurde, to może podwójnie siana zarobimy dzięki temu, że tu przyszedłem i wykonałem tą misję. Szkoda, że tutaj nie ma drogowskazu, ja chyba muszę za dupce z powrotem, prawda? Czy jest tu gdzieś drogowskaz? Tempo, tempo! No właśnie, nie widzę za bardzo drogowskazu. Chyba nie ma. Ja bym się też udał w sumie i przy okazji sobie wykonał chyba te znaki zapytania, jak już tu jestem, a tu nie ma drogowskazów. Kurczę, wydaje się w miarę logiczne, żebym to wykonał. A z drugiej strony może sobie tu już przyjdę kiedykolwiek, kiedyś indziej. No nie ma co w sumie, nie chce mi się dzisiaj akurat wykonywać tego, bo normalnie tak czasem jak transportuję się gdzieś, to raz na jakiś czas sobie, albo w momencie kiedy się ładuje mapa, to zatrzymuję, wykonuję na przykład kilka znaków zapytania i potem jak po raz kolejny wczytuję gdzieś się mapa, to otrzymuję wam nagrywanie i czasem to nawet nie widać, że zatrzymałem nagrywanie, czasem mówię wprost, że no widzimy się zaraz i tak dalej, i tak dalej. Czasem faktycznie tak robię, że zatrzymuję i tak robię tak smooth, żeby nawet nie było widać, że kiedykolwiek było zatrzymane jakieś nagrywanie. Tak, żeby ten odcinek był taki w miarę ciągły, żeby można było sobie usiąść i obejrzeć tą godzinkę cały czas, oglądać i żeby nie było jakiejś tam przerwy między tymi wszystkimi. Że tam, jak, no, nie wiem, tak mi się wydaje, że generalnie jak mówię na przykład, o dobra, widzimy się za chwilę, to odbiera troszeczkę takiej odcinkowi takiej ciągłości, list tak mi się wiedzi. Przynajmniej wydaje. Masz jakieś nowe wieści? I wydawało do tej pory. Znalazłem dowody na to, że kłopoty Koronaty i Vermentino były przez kogoś inspirowane. Za wszystkim stoi niejaki hrabia Crespi. Co? Crespi? Właściciel Belgardu? To niemożliwe. Tu jest wszystko napisane. Proszę. Rzeczywiście miał motyw. Zdawał sobie sprawę, że jeśli Vermentino i Koronata połączą siły, jego winnica nie ma żadnych szans. Dlatego postanowił was skłócić. Skutecznie. Ale jego plan nie wypalił do końca, bo dopadła go bestia. Niebywałe. Znaczy, że... To nie Liam? A ja przez cały czas byłem pewien, że to sprawka Matyldy. Ma dziwną brudkę. Najuczciwiej byłoby, gdyby Belgard przeszedł pod kierownictwo obu pokrzywdzonych stron. Zaraz, czy ja dobrze rozumiem? Sugeruje nam pan współpracę? Tak, to najlepsze wyjście. Zresztą z biznesowego punktu widzenia również. Nie wierzę, że to mówię, ale... On ma rację. Chyba pora zakopać topór wojenny. A w sumie, co trzy winnice, to nie jedna. Faktycznie możemy na tym zyskać. Niech będzie. To jeszcze nie wszystko. Rozwiązałem problemy w waszych winnicach. Znowu mogą funkcjonować normalnie. Doskonała wiadomość. Dobrze wiedzieć, że zatrudnili państwo profesjonalistę.
Szczególnie, że jego pomoc może się. Tam była informacja, że ten Liam nie ma pieniędzy. Zapraszam. Jeszcze nie zapłaci za zielarkę, więc. Wiedźminie, chodź z nami. Coś tak czuję, że to nie koniec zleceń, jakie dla ciebie mamy. O kurde. No dobra, no idę. No dobra. A pieniądze? Chodźmy. Dostałem pieniądze, tak? Mam nadzieję. Za uczciwie wykonaną pracę. Nie bez kozery chciałem oddać Belgard w ręce osoby zaradnej. Tak się składa, że od śmierci poprzednich właścicieli winnica mocno doniesiono mi o przypadkach śmierci wśród robotników. To nie ja akurat. O potworach grasujących w okolice. Zanim ktokolwiek się tu zadomowi, będzie musiał uporać się z tymi nieprzychylnościami. Takie jest życzenie ministra. Zdaje się, że znowu będę miał co robić. Jeśli tylko się zgodzisz, chętnie przyjmiemy twoją pomoc. Porozmawiajmy o nagrodzie. Mogę pomóc, ale nie pracuję za darmo. O kurde. 1100. Dobrze, mamy umowę. O kurde. W zasadzie to już się zgodziłem. O, kamień z serca. Zapewniam cię, że nagroda na pewno cię nie minie. Biorę się do roboty. Rozumiem, że oni mi tutaj zapłacili jakiegoś pieniążka. Tak jest, mieliśmy ze 3000, 3700, mamy z 5400, także trochę się nam dostaliśmy. Kurde, to teraz muszę czyścić tą winnicę, ona też jest mega rozległa. No ale dobra, no wyczyśćmy. Dobrze płacą całkiem chyba. Tak mi się wydaje, o kurde, znowu tu, oj, tutaj, znaki zapytania, tutaj. Jocie kryjnce, no dobra, wykonajmy to. I dzisiaj skupmy się po prostu na czyszczeniu tych dzielnic. I jeszcze może na końcu, jeżeli starczy czasu, chociaż zostało 10 minut odcinka, tak mniej więcej. Znaczy, no... Zostało tyle, ile zostało, czyli musimy zakończyć tę misję, to jest akurat... Pewne, że musimy tą misję zakończyć. Ale jeżeli zdążymy uwinąć się w ciągu 10 minut, to jeszcze dzisiaj sobie ogarniemy remont w Korwobianku i zobaczymy, jak to tam wygląda. Nasza winnica przede wszystkim. Wydaje mi się, że w pewnym momencie będziemy mogli produkować ten wino. Jak zrobimy remonty i tak dalej. No w końcu to jest winnica, to my już powinniśmy produkować wino. Nie wiem, dlaczego Anna Herietta płaci moim ludziom za stanie i nic nie robienie tam w sumie. Może dopiero na razie tutaj zbierają tego. Zbierają... O kurde. Winogrona na przykład, jeszcze nie produkujemy wina i nie zarabiamy z tego, ale coś tam robią ci pracownicy. O kurde, jaki potężny to jest ten, ziomo, zapomniałem o nim. Oszlug jest naprawdę mocnym przeciwnikiem. Trzeba uważać na oszlugi. Bardzo kurczę potężni. Potężny przeciwnik, no ale ja zadaję 3000 obrażeń. Także też całkiem sporo, to muszę sobie przyznać. Tym naładowanym mieczykiem. Powalony jest ten miecz, serio. 3500 obrażeń. Crazy. Dobra, skipujemy, bo to było opuszczone miejsce. Kurde, zajebisty ten mieczyk. Ja bym jeszcze z tego szluga pozbierał, co mogę pozbierać rzeczywiście. Tu też są jakieś rzeczy do pozbierania. Zazwyczaj to syf, no ale... Nie wiem, będziemy to mogli komuś sprzedać, jakiemuś tam handlarzowi chyba zwykłemu. O, i tu w ogóle jest jakieś coś do... Jakieś ślady, coś, czegoś? A, można było go wyśledzić chyba. Tego szluzga, tak? A, nie wiem, nie zamierzam nawet chyba po tych śladach zadłucać, chociaż może tak trochę? Na koniu? No dawaj, podkręć. Przeskocz to, czy coś. Nie, tu nic nie ma, nic ciekawego. Chyba pewnie jakiś po prostu, że był ranny i tyle, i można było, nie wiem, wcześniej. Może o jakiejś porze dnia go tam nie było, nie wiem. Wtedy mogliśmy, Gerwel by podszedł, jest ranny, czy coś. Albo zaraz wróci, słyszę go, nie wiem, whatever. Może to ślady w ogóle związane z jakąś inną misją, albo po prostu został tutaj błąd gry. Zostaliśmy. Zamiast oszluzga. Nie wiem, może miała być tam dalej bardziej miała być rozwinięta ta misja, natomiast oni stwierdzili, że dobra, po prostu będzie to taki standardowa bijatyka, podbiegniemy, okaże się to, że jest to gniazdo potworów, potwór zwykły, musi go wiedźmin zabić i tyle.
A może tam miała być jakaś ciekawostka związana z tą misją. Natomiast ostatecznie nie wprowadzili tego do gry, a zapomnieli usunąć. Kurde, jak dużo biją te skolopendromorfy. Co poziom ja mam wyżej, to te skolopendromorfy coraz więcej biją, kurwa, a ja coraz mniej mam wrażenie. Coraz szybsze są, za szybkie są. Szybkie gagatki, no. Chociaż nie no, jak naładowany jest mieczyk, to dużo bije, prawie go na 3 hity ściągłem. Fajny jest mieczyk, fajny. Trzeba do... bo ja do niego jeszcze mogę dodać sloty różne. Jak mi się wydaje, nie? Że u tego zaklinacza słów on mi będzie mógł do miecza dodać slociki. I te sloty sprawią, że będę mógł tam włożyć na przykład 5% szansy na zatrucie jeszcze dodatkowo na tym miecz. To już naprawdę będzie potężny. Powinienem je zniszczyć. To już naprawdę będzie potężny miecz, jeden chyba z najlepszych. Głównie przez to ładowanie się, myślę, że do końca będę biegał z tym mieczem srebrnym. Nie wiem, jak później ładowanie wygląda, jeżeli chodzi o zwiększanie mi obrażeń, bo generalnie tutaj mamy maksymalnie 20 obrażeń, jeszcze 10 możemy zwiększyć i potem jak wybije max, to nie wiem, jak to wygląda. Dobra, wiem, że tam jest napisane też, że z tym, że wraz z poziomem Gerwalda też się jakby zwiększa możliwości maksymalnej ilości obrażeń, które możemy zwiększyć. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, miało sens. Także to będzie taki mierz rozwoju. Nieważne na jakim etapie jesteśmy, zawsze te obrażenia będą się zwiększać. Także fajnie. Aczkolwiek no też mamy jakieś tutaj fajne miecze. Ten miecz 100 obrażeń więcej, nie? Premia do trafienia krytyczne i tak dalej. No jest tu, są tu fajne mieczyki. Ten ma na przykład obrażeń więcej 20, ale z drugiej strony no on się nie ładuje, nie? Wydaje mi się, że to szansa na ładowanie się to jest bardzo dużo, to jest... O kurwa. To jest mega, mega dużo. No tylko trzeba trafiać. To będzie beznadziejne na przykład na jakieś takie bossy, które tylko trafiasz raz i potem on ciebie trafia. 5 razy. Wydaje mi się na bruksy, wampiry, coś takiego, to będzie beznadziejne. Bo oni dużo uników robią i generalnie dużo nas biją. Ale tak chyba na takie zwykłe potworki fajne. No nic, no będziemy musieli tak szczerze mówiąc strzelać, bo tu nie ma jakby tierów broni, które konkretnie są najlepsze i tak dalej. Nie wiem też do końca jak to liczyć, który jest najmocniejszy, a który nie. Będziemy musieli się tu na czuja zdać. No na czuja mi się wydaje, że to jest kurwa najlepszy miecz i ja gram nim do końca. Chyba, że naprawdę znajdę coś fajniejszego. No i jeszcze oczywiście z Mantricory mieczyk, no to nim też będziemy podupcać. To jest na 50 chyba 5 poziom, czy tam 57? Nie wiem, na którym. Ja wiem, że na wysoki poziom jest. Cały set zbroi też Mantricory. Ostatecznie zamienimy ten na to Mantricory, ale dopiero później, no bo teraz aktualnie ta odporność super sprawa. Ale w pewnym momencie już będę pewnie taki damage dostawał, że z każdym hitem będzie mi Geralt kurwa padał. Po każdym hicie, więc wtedy będzie odpowiedni moment na zmianę. Pyk. Tamten nie padł? No 0 HP dosłownie. Żebym mu skusy pierdzielną sobie, bo ma 0 HP. Gdzieś tam zauważy jego główkę, to walę. Dziwnie to zaczynało. Dobra, pozbierajmy tutaj alchemiczne składniki. Stalowy miecz, no to raczej useless. Nasycone odłamki lepiej, o kurde, koźnogi. List jakiś możemy przeczytać. Szanowny pani, ufam, że waść w dobrym zdrowiu. Życzę powodzenia, nie mamy w okolicy problemu z żadnymi wilkami. Bla, 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 nikogo to nie interesuje. Tu coś jeszcze jest do podniesienia. A możecie sobie przeczytać. Różowy barwnik, możemy Gerwarda na różowo ubrać. Kiedyś usłyszałem, że różowy to jest najbardziej męski kolor, bo musisz być tak pewny siebie, żeby nosić różowy. Że nie przeszkadza ci, że to jest różowy. Musisz być mega pewny siebie, musisz być super męski, żeby nosić różowy. Ma to jakiś sens ta teoria. Zgodzę się. Wykonałbym te wykrzykniki też po drodze, ale... O! Znacznik, fajnie.
Ale kurde, nie ma czasu, bo jest godzina odcinka jest. A i no chciałem dokończyć, no to może Gerwarda. Gerwald jest w miarę chyba męski. Tak mi się wydaje, tak sobie Gerwarda moglibyśmy na różowo ubrać. Myślę, że nie ujęłoby mu to w żaden sposób. Kurde, dawno nie widziałem w ogóle nikogo w różowym. Zapomniałem, że taki kolor istnieje, ty. W sumie nie ma dużo rzeczy różowych na świecie, mam wrażenie. Nie pamiętam, kiedy widziałem kogokolwiek w jakiejś, nie wiem, różowej koszulce albo coś takiego. Rzadko. O, widziałem taką laseczkę rudą w leginsach, jak biegła. Aż mi się, kurwa, zachciało biegać, no. Tak, tak, ona była w różowym, no. A mi się teraz przypomniało. Te dwa razy ją już widziałem. Ona gdzieś tu sobie biega. Kurczę, teraz tak mówię, ty, to może ja też zacznę biegać. I sobie pobiegamy razem. Tak sobie pomyślałem. Po czym zrobiłem gryza, kurwa, hamburgera. W samochodzie, siedząc na dupie. No kurde. Też, że mam ten. Mam to przewracanie, adrenalinki. No niby teraz mógłbym tego miecza używać, ale w sumie to mi się nie chce. Będę się z nim bił, kurwa, 14 lat. Walić. Żałuj za grzechy. A ja akurat niczego w życiu, wariacie, nie żałuję. Uważam, że nie ma co żałować. Może wiadomo, jakbyśmy się cofnęli. Mogę wykuć dla ciebie. Przepraszam. Nowe żelazo. No co tylko chcesz, ale najpierw musimy wrócić do mojego warsztatu w Belgardzie. Oj, wróciłbym. Dobra, wróćmy. Bo to było ostatnie chyba zlecenie. A tutaj nie ma pobliżu znaku zapytania. Mógłbym pozbierać te wszystkie cenne rzeczy, które tam były. Ale z drugiej strony zmarnowałbym czas. A my i tak dostaniemy fajne pieniądze. Pieniążek. Półtora konta. Jeszcze raz. Dzięki za ratunek. Chcesz obejrzeć moje towary? A chcę w sumie, a czemu by nie? Może ci coś sprzedam. Albo dobra, to... Do zobaczenia. A możemy z nim pogadać, ze dwa słowa zamienić, widzę. Czekaj, czekaj. Panie Wiedźminie. Zapytajmy... Najpierw mnie wyrwałeś z łap Hanzy, a teraz... Teraz dzięki tobie ta winnica odzyskała blask. Masz zniżkę na wszystkie moje towary. Super. Chciałbym cię zapytać, jak wpadłeś w łapy tutaj tego? Co robiłeś w lesie Karoberty? Jak wpadłeś w łapy tym grasantom? Od śmierci hrabiego nie miałem już za co kupować surowca na obręcze do beczek. Nowych narzędzi. Zebrałem więc kilku chłopów i poszliśmy do lasu trochę pomyszkować. Tam w elfich ruinach siła jeszcze złomu leży w ziemi. Nie wiem, czy mikrofon nie pyka. Gadają, że niby tam straszy. Ale ja tam elfickich duszków się nie boję. Jeżeli tak, to przepraszam. Rozsądnie czy nierozsądnie, żadnych duchów żem tam nie widział. Za to na Hanzę wpadliśmy. Oj, marnie było, marnie. No, ale szczęścia widać więcej mam niż rozumu, bo tyś mnie zratował. A nie, nie pyka, to po prostu tego. Wiedźmin strasznie uruchamia komputer i strasznie szumi, chłopie. Wiatraczki, a to poza tym to jest w porządku. Czyli mam wszystkie, mam zniżki na przykład sztaby dwimerytowe u ciebie, wariacie? A ty jest w ogóle arcymistrz, ty. Taki zwykły Bob Kowal jest arcymistrzem. Do zobaczenia. Pieprzone bukler. Tu są, znaczy się. Dobra. Jest wino z buklem, a to chyba nie jest bukler. Nie wiem, co to jest bukler w sumie. Dobra, czyli musimy się udać do Liama albo porałem tylko... Porałem się z problemami Belgardu. Albo laski. Winnica znowu może działać tak, jak wcześniej. Doskonale. A zatem, tym razem już oficjalnie, na mocy danego mi urzędu, przekazuję państwu prawa do winnicy Belgard. Ufam, że będą państwo nią dobrze zarządzać. Dobra, gotowa misja wypełniona, my zadowoleni. Pracodawca wspaniale. Zadowolony. Już czuję pogodzeni. Zapach grzewających w słońcu winogron. Nie zapomnimy tego, co dla nas zrobiłeś. Proszę, oto nagroda. Ale to nie wszystko. Odwiedź nas za jakiś czas. Będziemy mieli dla ciebie niespodziankę. Nie omieszkam. Bywajcie. O, z wielką chęcią, ale co to znaczy za jakiś czas? Poczekaj, 3 dni mam poczekać. No, chyba znam sposób, żeby te 3 dni poczekać. Jeden dzień?
Nawet ze 4 by trzeba było, bo to cały czas godzinkę mniej jakby czekamy. Czyli 2, 3 i potem tak do 18, o. 2, 3. Dawaj, dawaj. No i myślę, że tak do 14 powinno być cacy. 3 dni poczekane. Wróć do Liama. O kurde, jakieś się tu dziwnie zrobiło. Pogoda coś. To i deszczowo. Zachować spokój, burt nie wszczynać. A rycerz, drogie dzieci. To mamy coś dla ciebie. To zajmie tylko chwilę, obiecuję. No dobra. O, Wiedźmin, witaj. Miło, że wpadłeś. Mamy z Matyldą małą niespodziankę dla ciebie. Widzę, że wam się układa. Widzę, że dogadujecie się coraz lepiej. Fakt. Kiedy się okazało, że w sumie nie mamy się o co kłócić, zrobiło się całkiem... miło. I trochę pikantnie. I bardzo romantycznie. Tak myślałem, że to się właśnie tak skończy. Nie musicie nic więcej mówić. Cieszę się, że dobrze się wam układa. Co to za niespodzianka? Macie jakieś potwory do ubicia? Nie. To coś znacznie przyjemniejszego. Wyprodukowaliśmy wino, które zdaniem najlepszych sommelierów ma szansę zdetronizować Est-Est. Wiedźminie, to tobie zawdzięczamy ten sukces, więc jeśli się zgodzisz... Chcielibyśmy mu nadać twoje imię. To jak mamy je nazwać? Geralt z Rivi? Kurde, rzeźnik z Blaviken brzmi nieźle jako wino. No, Geralt z Rivi brzmi dziwnie, no tak. Oto jest wino, Geralt z Rivi. Chociaż kurde, piwo takie, Geralt z Rivi, całkiem niezłe, ale wino, Geralt z Rivi, niekoniecznie, tak prostacko. Rzeźnik z Blaviken brzmi dobrze, ale to jakby była taka wódeczka, taki spiryt. Rzeźnik z Blaviken. Zajebisty spirytus, nie? Ale wydaje mi się, że zbyt mocna nazwa. Biały Wilk. Brzmi jak dobra nazwa do wina. A co mi tam? Biały Wilk. Dzikie i z charakterem. Pasuje idealnie. Jeśli się zgodzisz, co jakiś czas przyślemy ci kilka butelek do domu. O, jak najbardziej. Jestem zaszczycony. Dziękuję. Biały Wilk. To my dziękujemy. Bądź zdrów, Wiedźminie. No kurde, w tym. Krew i wino, odblokowane osiągnięcie. Proszę bardzo, co to za osiągnięcie? Pogódź zwaśnione winnicę i otrzymaj wino o twoim imieniu. Nigdy wcześniej tego widocznie nie zrobiłem. Ciekawe. Po takim czasie nadal potrafię podblokowywać tego. Jakieś osiągnięcia. Też wydawałoby się, że mi przynajmniej, że już nie ma takiej szansy. Chciałbym zobaczyć, co to jest za wino. To normalnie mogę wypić? Mogę. No, czas regeneracji średni. Regeneracja żywotności tragiczna. Biały Wilk. Nie mogę też chyba zobaczyć się jakby tak, taki model z bliska, bo tam widzę chyba jest ten znaczek wiedźmiński wilka na tym winie, ale nie możemy niestety tego obejrzeć jakby bliżej tego modelu. No nic, chyba fajne wino. Tak mi się... Oj, co zrobiłem? Założyłem je na siebie. Nie, to jest kolekcjonerskie. To nie można. Mamy godzinę i 10 minut, także tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Jutro wykonamy remont w naszej tutaj winnicy i pokażę wam, jak to wygląda. No ale teraz już nie ma co przedłużać. Widzimy się 14-16 dzień w dzień tutaj. Mój drugi kanał, tam czasem filmy i na Twitchu. Tam robię różne głupoty. Myślę, że jest content. Dzięki wielkie za obejrzenie. Widzimy się jutro. Jeszcze raz, cześć.